Oto kolejna część Let's Playa Xenoblade Chronicles. W poprzednim odcinku działo się sporo i należy go obejrzeć. Muzyka wskazuje, że jesteśmy na Gaur Plains w nocy. Albo i nie. I thought it was you. Nice to see you, Dixon. It's been a while, Grandpa. 1 year, if my memory hasn't left me. Good to see you haven't kicked the bucket. Put a sock in it. Wait. Dixon. Dunban. You're the heroes who risked your lives a year ago in the battle to defend the colonies. What's a pretty young lady like you doing hanging around with this bunch of slackers? Dunban, Dixon. Thanks for helping out back there. I don't believe we did anything. He's right. Savior, thanks for that giant bird. What was that thing? A telethia. A mystical beast that protects the sleeping Bionis. Though I've never heard of one ever venturing down to where us Homs live. Strange. A telethia? So that's what it's called. A mystical beast that protects the Bionis. So, what's your plan from here? Follow that metal-faced machine, I presume? What else? He's gonna pay for what he did to Fiora. Well then, there's only one place he'd go. Galahad Fortress in Sword Valley. A year ago, those things were building a huge fortress, right in the valley. Tactically, it's an excellent location to launch attacks from. I feel there's a strong chance they've now finished building it. That would explain why both colonies were attacked recently. Sword Valley, the very place where we made our last stand 1 year ago. So it's settled. Bash down a fortress and smash some metal brains. Easy, Ryan. Chalk? There's somewhere else I need to go first. But what could be more important than... Wait, you saw another one. Saw what? What are you on about? These visions sound pretty handy. Well, out with it. What do you see? I was somewhere very high up. I was fighting at the peak of a huge tower. Fighting Metalface. I heard a voice, and then the Monado's power was unleashed. His armor instantly gave way. The Monado doesn't work on Metalface at the moment. But if that vision comes true... A tower, huh? Doesn't give us much to go on. Can you remember anything else from your vision? I remember... a huge horn. That's it. As I fought Metalface, I could see the Bionis head. Prison Island. Prison Island? I've never been, but I've heard of a black tower at the head of the Bionis. They say it was built by the ancient Hyentia race. The Hyentia are real? I thought they were a myth. Yeah. I wouldn't blame you, son. An ancient race living at the top of the Bionis? It does sound crazy. But Bionis is home to all kinds of different people, not just us. That includes the Hyentia. The Hyentia, huh? I dismiss them as folklore as well. Never assume anything. Seeing is believing, right? Have you ever met one? Well, yeah. Wow. Dixon, man, you're just full of surprises. What can I say? I'm well traveled. A to prawda. It's all for your future. Day and night I've searched for new lands. Met new cultures, and gained knowledge for our people. The life of a wandering old fool. A lonely one at that. Stop your whining. You do it because you enjoy it. And you make a tidy profit. Who asked you, Dunban? Well then, Shulk, what's it to be? We'll head there. There are alternatives. We could abandon the colonies, find a place the Mekon will not discover and live in secret. I realized something when we were fighting Zord. Wherever we go, they'll follow. We can't run from these things. We must fight on. I see. Then I am obliged to join you. You want to come with us? Scared I'll get hurt? No way! We know you're stronger than anything.
Right, Ryan? You bet! I've recovered a great deal since we last met. And that miserly old coot over there made me this. Sharp. Light. Perfect for cutting through steel. Show me a mechon and I'll slice it in two. I might not be in peak condition, but I'm useful. I can't thank you enough. We're in it together now. You can count on us, Dunban. Miserly old coot. That sword is forged from mechon armor. It's worth every penny. So you keep saying. If you want to go to the Bionis Head, you'll need a guide to get to the upper regions. Tak. We're at the bottom, so I guess the only way to go is up. Right, but we'll need to go up the lower back first. The lower back? Colony 6 is right at the top of the Bionis leg, so we'll have to head around the waist. Through a place called Sartol Marsh. Tak. Follow me. Tutaj na razie zostawimy Dunbana. Mnóstwo gości mamy w drużynie. Dixon, Otaron i Juju. Dunban. Są wyznawcy Dunbana. Przy okazji nauczyłem się, że Story Memo wyświetla się wtedy, kiedy nie jesteśmy na obszarze, w którym jest nasz cel. Musimy... Więc tak, Telefia sfrunęła do nas, jest... Fruwa gdzieś wysoko, więc pewnie w okolicach głowy Bionisa. Na głowie Bionisa ta chmurka jest bardzo nieprzyjemna. Na głowie Bionisa... znajduje się również Prison Tower, czyli wieża więzienna. Oraz High Entia, rasa jakaś dziwna. Coś jak, nie wiem, High Entia może to jakieś wysokie elfy, czy coś takiego. I przybyły nawet smoki. Mekoni przybywają ze Sword Valley. O, tam to piękne coś, co widzimy, ta zorza, to jest właśnie Sartol Marsh. Dojdziemy tam i spróbuję więcej wyjaśnić. Opary tajemnicze. Sator Marsz w nocy to jest jedna z najpiękniejszych lokacji w ogóle. Liczając tą muzykę. No i spędziło się tu sporo czasu, nagrindowało. Never seen anywhere like this. You see? This is why I've been saying you need to get out of the lab every now and then. We're aiming to get inside the Bionis. We can get to the upper regions from there. Wow. I've never thought about going inside the Bionis. The closer we get to the top, the more monster trouble we're gonna run into. The only things that venture this far in are the Nopon merchants. And curious types like me. You really know all the fun spots, eh, Dixon? You want to get to the top? Then this is the only way. We'll push on, no matter what. That's the spirit, Shulk. No, musimy przejść kawał drogi. Mnóstwo wrogów będzie czekało na nas. W Prison Tower, no, Dixon zna te wszystkie miejsca, właśnie się okazuje, że bardzo wiele podróżował i faktycznie, to jest to prawdą, Dixon mnóstwo rzeczy widział w swoich wędrówkach i będzie nam służył pomocą. Czasem nawet w bardzo nieoczekiwanych miejscach, które odwiedził. I tak... drzewa, czy też ten obszar zbiera eter. I w nocy go wypuszcza. Stąd takie piękne zorze, przepraszam, nie umiem mówić.
tutaj na ten obszar zapuścił się jedynie Dixon i tutaj handlarze noponów, nopońscy handlarze, o. Everyone look. It's a group of Nopon. Ah, some Nopon merchants. What do you think they're up to? They must be here for a reason. Let's go and ask them. Good idea. No, grupa Le Happy Merchants. Oni będą kolejne źródło questów. Niestety robiłem sporo tych questów, no widać już o co chodzi. Co tu ma ciekawego? Tak od serca ceny. Żegnam. Złe się dzieje. Tutaj zabić potwory. Nie, dziękuję. To, że tu nic ciekawego więcej się nie dowiemy. Chyba. Muzyka w dzień nie jest według mnie aż tak dobra. W tej lokacji. Te chmurki gazu są wredne, ponieważ atakują cię nieważne jaki masz poziom. Zazwyczaj potwory o dużo wyższych poziomach niż ty będą cię ignorować, chyba że je zaczepisz. I te dziady wstrętne, te chmurki są jednym z wyjątków. Tutaj jeszcze w tej lokacji swoją siedzibę mają takie jaszczuro ludzie. Poległem parę razy. Zywa się oni. Right! Let's do this! Leave it to Ryan! Don't let a single one escape! More up! Swing! Powering up! Take this! Yeah, I'm turning up the heat! You're really getting into it, Ryan! Now it's right time! My hands are getting hotter. Now we're getting... Yeah! You like that? Right! Great attack! Leave it to Ryan! Zresztą się ten chmurek jakiś przyplątał. How good for you, sir! Yeah! All together now! Run with your silk! Boom! Kill the next! Here! Now it's time! Niestety się klepy bardzo długie, ponieważ... wymaga ataków eterycznych. Time for a chain attack. Okay, here we go. Stream it! Right! I know! Sharla! I'm on it! These things are really heating up! Sharla, fire it up! We're not finished yet! Leave it to me! It's not over yet! I know! Yet. I'm on it. Oh, that's scorching hot. Nice. We did it. Nicely done. I'm powering up. Cheers, Silk. Yeah. Z tego obuza można klepać. Now it's Ryan time. Przy zabijaniu go jeszcze potrafi wybuchnąć i zrobić kuku. Okay,
Right here! Now it's right in time! My right is getting hotter! How good are we? A backslash! Robi się postać w drużynie, która ma ataki, która specjalizuje się w atakach eterycznych. Może taką spotkanie. Sami widzisz, jaka to jest wredna menda. Ryan, you're up! Yo! Nam jakiejś krzywdy wielkiej nie robi. In your face. We did it. This will leave a mark. Big red. Rain. Yeah. Now it's rain time. Yeah, we got him good. Let's stay focused. Jeszcze wybuch. No co za piekło i szatanina. Te nebule nienawidzę ich. Tymczasem stał się dzień. Mgła dalej jest, ale no, drzewa nie oddają eteru z powrotem do atmosfery, więc... Tu gdzieś jakieś małpy, tak mi się kojarzy. Wiem, że grindowałem na nich przed finałowym bossem małpy, jakiś poziom 80, któryś chyba, coś takiego. Idzie sobie, atakują się jak się, no? O! Let's focus our efforts. Let's focus our efforts. Ten jest, atakujemy tego, bo ten jest najbardziej irytujący. Nie pamiętam dlaczego, szczerze mówiąc, ale tak jest. Nice attack. Everyone, let's go. Now it's right time. I could really do with a shower right now. Man, what a bunch of jokers. Everyone, let's go! I don't want anyone dying out there. Leave it to Ryan. We can definitely do this. Now! This will be the mark. Shaker Edge! Come on! Beat! Now! Good job, everyone! Let's stay alert. Let's not lose our heads, though. Wypad jakieś ptoki nas atakują. Zobaczmy w celach edukacyjnych mapę tego obszaru. Jak w wielu obszarach w tej grze można zwiedzać, no właśnie, może nie jest jakiś rozległy, tak jak Gaur Plains, ale też jest tu troszkę jakichś tam sekrecików do odnalezienia. Tu ta droga w górę to będzie ważne. Troszkę się tego bawiam, bo nie pamiętam jak to, co tam trzeba było zrobić, ale sobie przypomnimy. Let's do it, Ryan. All right, we came through. Nice job. Okay, let's get going. Dixon wspominał o przejściu przez Bajonisa, przez wnętrze Bajonisa, kto grał w Xenoblade Chronicles 2, a popełnił grzech śmiertelny niegrania w Xenoblade Chronicles 1. Ten jest oznajomiony z przebywaniem we wnętrzach gigantycznych stworów, gdzie ludzie mieszkają. No, jeśli dobrze pamiętam, w Bajonisie wewnątrz nikt tak nie mieszka. Everyone, let's go! This one's mine. Ale no, idea jest podobna. Chcą być stronę tu z własną. Cywilizacja żyją sobie na olbrzymich stronach.
can do this. Right, kill! Let's keep under pressure! My life is getting hotter! Powering up! Pesky thing! Enemy reinforcement! Fuck it! Sharp as a nail, Stork! Chain there, Stork! Everyone, make a run for it! Nas nie wygoniasz. Dobra, dobra, już. Jak zaczyna grać ta muzyczka, to znaczy, że rzadki potwór, unikalny potwór się do nas dobiera. I to nie jest dobrze. To zazwyczaj jest potężny. Trzeba się na nich specjalnie przygotować. This lamp. It has a very strange glow. It's a remnant of the High Entia. They've hidden themselves away in the upper reaches now. But at one time, they controlled this whole area. Good for them. It's the perfect place to get some shut-eye. The lamp will keep the monsters away. We'll be safe if we rest here. Można sobie odpocząć. To są... Powoli widzimy ślady budowli High Entia. Wysoka Entia. Coś jak High Elves. Have you heard of the High Elves? The breeze feels so good. It's so peaceful. You know, Shulk, I hope every day can be like this, always. Hmm. Do you wish to change it? The future? Has it been that long? Dixon. 14 years since I found you on that mountain. Seems like yesterday. I owe it all to you. If you hadn't found me that day, I wouldn't be here now discovering the world. Forgive me, Shulk. Sorry I couldn't save your folks. Don't be. Now I think about it, that was when I found the Monado as well. This might be crazy talk, but maybe you and the Monado are part of some higher plan. I don't remember much at all. But I know that my mum and dad left me it. The Monado was their final gift to me. At least, that's how I used to think of it. That's why I want to discover its true power and help defeat the Mekon. But so far, I've just been creating piles of Mekon scrap. So you don't just want to study it in a lab after all? This sword. There must be some way. No, Dixon wspominał, jak to znalazł Shulka razem z Monadą, takie troszkę. Finally decided to join us, Shulk. Sorry, guys. Didn't sleep a wink. Right then. Time to move on. How far now? We'll be there soon enough. The High Entia ruins are just ahead. I tak, za chwilkę dojdziemy do ruin budowli High Entia, którzy gdzieś tam się ukryli. Musimy zrobić okrążenie, tu musimy przebyć tę rzekę. Wypad, te nebule, niech się odtentegują. Z tego co pamiętam, zawsze się któraś musiała przyczepić, ale chyba już mamy je za sobą. Na prawo, jakbyśmy poszli, jest tam droga do... Nie pamiętam.
każdym razie trochę tych igna, czyli tych jaszczurów będzie. O, i te małpy właśnie one takie są. Takie trochę jeszcze nie nasz poziom. Proszę bardzo. Szerokim łukiem nie ominiemy tak na wszelki wypadek. Ale tam widzimy, jest mostek, po którym trzeba przejść. O, właśnie. Coś takiego. Z tego co pamiętam, do tych ruin tutaj, które mijamy po prawej, trzeba będzie przyjść. Miejsce osądu. O, budowle rodem, przypominające budowle elfów rodem z Władcy Pierścieni. Przynajmniej tak mi się kojarzy. To jest do kolejnego questa przedmiot. Więc takie będą się włączać wizje, ale to już mówiłem parę razy wcześniej. I tak, tu jest most. Czyli nie most, tylko zapora. Przez którą nie przyjdziemy. Albo przejdziemy, nie pamiętam. Przejdziemy. Proszę bardzo. Powiedz przyjacielu i wejdź. Xenoblade Chronicles wywołuje takie uczucie, że właśnie odbywasz podróż i docierasz do jakiegoś miejsca. Daje taką satysfakcję z odbytej podróży. Zobaczysz coś nowego, coś ciekawego. To jest według mnie jedna z tych chwil. The upper regions are through that entrance. You gotta go through Magna Forest first. Prison Island is at the Bionis Head, just above Magna Forest. It pains me to say it, but this is the point where I turn back. I must see to the survivors, and I'm also very concerned about Colony 9. I understand. Thank you for everything. I might have said a few things I shouldn't have back in the mine. Forgive me. No, it's okay. I owe you my life, young man. I'll never forget it, heir to the Monado. Medic, will you stay with them? I want to help Shulk. The Mekon must pay for what they did. And I'm sure Gaddo is still alive somewhere. If he is, I have to find him. Find him for me too. Good luck. Sharla, I want to go with the Tharon. Are you sure? Yeah, I've never seen anything cooler than Shulk smashing Mekon with the Monado. But I'm just slowing you down. No way, kid. You just need to shape up like me. It's okay. I've made up my mind. Compared to you guys, I know I'm pretty useless. But that's cool. Because I know what I can do. I'm gonna go back to the colony and help the survivors rebuild their lives. You'll do us proud, kid. Good luck, Juju. Thanks. Shulk, Ryan, keep Sharla safe for me. Dixon, are you leaving too? The Mekon may be gone from Colony 6 now, but that doesn't mean we've seen the last of them. When they launch another attack, and they will, Colony 9's gonna need my help. Yeah, I guess you're really needed at the colony. This ain't the last you'll see of me. You should be all right for now. Look after the Monado. You can bet on it. We won't let the colony down. You'll make us proud, Shulk. You, on the other hand, need to buck up your ideas. How else are you going to protect Shulk? Thanks for the heads up, Dixon.
Good luck. See ya. Dixon dla każdego ma ze słowa zachęty. Can't say I feel so good about deceiving these kids. What's that you say? Oh, just mumbling. Forget I said anything. I tak, czyżby Dixon nie wyjawił nam wszystkiego? O właśnie. Czyżby, dokończę myśl, czyżby Dixon nie chciał nam powiedzieć wszystkiego, co nas czeka tam na górze w Prison Island? Czy jest coś, czego nam nie mówi? Tak. Przy okazji tu się włączy quest odbudowy kolonii 6. Nie robiłem tego questa, nie wiem. Przez chwilę miałem o mało nie chlapnąłem gigantycznym spoilerem, ale odnośnie tego, kogo tam możemy spotkać podczas odbudowy, ale to w swoim czasie. Z tego co pamiętam, ten quest się ciągnie niesamowicie długo i dodaje kilkadziesiąt godzin rozgrywki ta odbudowa, ale nie zrobimy go. I tak, tu no on pomoże nam w dostaniu się na górę, bo trzeba się będzie dostać na górę, wiadomo, do Magna Forest i do siedziby Hyentia, ale to w następnym odcinku. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku Let's Playa Xenoblade Chronicles.